Zaledwie chwilę temu Mob Games czy też Mob Entertainment pokazało nam nie jeden, a dwa trailery swojej nowej gry, czyli Project Playtime. Będzie to koopowa gra z uniwersum Poppy Playtime. W dzisiejszym materiale przeanalizuję jak jeden, tak i drugi trailer, opowiem wam trochę na temat tego, co będzie się działo w tej grze i właściwie co będziemy tutaj robić, a także wspólnie przyjrzymy się temu wszystkiemu i powiemy sobie, czy to jest dobre, czy może nie do końca. Także hej, cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. I zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy 300 tysięcy widzów. Albo na raczej 250 tysięcy na początek. Zostaw też kciuka w górę pod filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, bowiem przed wami, no wiecie, analiza trailerów, a jak. Więc sytuacja wygląda tak. W filmie, który opublikowałem dwa dni temu, opowiadałem wam na temat ARG, które zapowiadało nową grę w uniwersum Poppy Playtime, czyli Project Playtime, która w czwartek, czyli w zasadzie chwilę po publikowaniu tego filmu, otrzymała swój pierwszy trailer, a wczoraj, czyli w piątek, otrzymała swój drugi trailer. Specjalnie nie robiłem tego filmu w piątek, bo tak coś przeczuwałem, że mogą pokazać coś jeszcze i w zasadzie pokazali, więc mamy tak jakby dwa trailery do przeanalizowania, z czego pierwszy prezentuje fabułę i założenia całego lore, no tak jakby. Natomiast drugi właściwy gameplay gry. I pozwólcie, że zaczniemy od tego pierwszego, czyli od cinematic trailera. Wobec tego wszystko zaczyna się w fabryce Playtime Co. i widzimy tutaj tych ziomków z Async, którzy mieli eksplorować backroomsy, ale chyba trafili w złe miejsce przez nie. No nie mówcie, że nie widzicie podobieństwa. Ewentualnie można powiedzieć, że to jakaś inna wersja czwórki Teletubbiesów, ale chyba nie chcemy tak mówić. W każdym razie na początku filmu widzimy czteroosobowy oddział, który idzie badać i eksplorować fabrykę Playtime Co. A co więcej, to właśnie w takie postaci będą wcielać się gracze. W pewnej chwili Zielony spostrzega pluszaka Huggiego Wuggiego leżącego sobie na ziemi. Jakby nic w tym dziwnego. Aczkolwiek szybko okazuje się, że to coś więcej niż sam pluszak, a chwilę później jeszcze szybciej zostaje on zrównany z ziemią, dosłownie. Co więcej, jest to całkiem ciekawe, bo czy Playtime Co. tworzyło także takie małe wersje potworów? Nie trudno zauważyć, że z niego też popłynęła krew, więc coś może być na rzeczy. Chwilę później na miejscu pojawia się właściwy Huggy Wuggy i widzimy go chyba w bardziej krwiożerczej wersji niż kiedykolwiek. Chłop dosłownie zeżarł typa na naszych oczach. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądają jumpscary w Poppy Playtime z trzeciej osoby, to hej, już nie musicie się zastanawiać. Niedługo później pada czerwony, a żółty i niebieski uciekają, zamykając drzwi za pomocą grappaka. Swoją drogą, czy to nie jest trochę dziwne? Że wbierz do jakiejś opuszczonej fabryki, w której na bank czai się coś złego, a jedyne co bierzesz ze sobą to... kurna, niebieską i czerwoną łapkę do otwierania drzwi, zamykania drzwi. Kto tak robi? W każdym razie dwójka typków ucieka w stronę Train Station i chyba dobrze wiecie, kogo mogą tam spotkać, a... już spotkali. Mamy Long Legs. Niestety niebieski odpada, aczkolwiek żółtemu udaje się dobiec do pociągu, gdzie czeka na niego w sumie trochę nowy znajomy, czyli Boxy Boo. Żółty zostaje zjedzony i w sumie w tym momencie kończy się trailer Project Playtime. Gra wychodzi 6 grudnia 2022 roku, więc w sumie fajnie, będzie o czym nagrywać przez ten czas. Ale nim przejdziemy dalej, rzućmy szybciutko okiem na to, jak Boxy Boo wygląda, bo szczerze trochę się nabrałem i myślałem, że będzie wyglądał trochę inaczej. Myślałem, że to będzie coś koło Jacka w pudełku, że będzie to clown, a zamiast tego mamy...
była taka gra, gdzie był taki czerwony kwadrat i on coś robił, ale nie pamiętam co, nie pamiętam jeszcze tytułu gry, ale ziomek bardzo mi go przypomina. Jest jakiś taki bardzo puchaty, wiesz, puchowe nogi, puchowe ręce, puchowa głowa i wielkie zęby. No, na pewno nie wygląda zbyt przyjaźnie. W każdym wypadku, jeżeli jesteście trochę ciekawsi względem tego, co sama gra ma do zaprezentowania, to z pomocą przychodzi opis. Prock Playtime to horror dla wielu osób, w którym sześciu graczy próbuje stworzyć jedną gigantyczną zabawkę, jednocześnie przeżywając atak przerażającego, grasującego po fabryce zabawek potwora. Siódmy gracz kontroluje potwora i ma tylko jeden cel – znaleźć i zabić wszystkich. Szczerze brzmi to bardzo fajnie, ale była taka gra, z którą bardzo mi się ten pomysł kojarzy i tak jest, jest to Dead by Daylight. Zatem gameplay trailer rozpoczyna się na stacji kolejowej, a w zasadzie przy torach. Tutaj widzimy znak, który mówi, że na prawo masz biuro, a na lewo masz teatr. Czyżbyśmy mogli wbić do teatru? Której z kolejnych gier byłoby fajnie. Po torach przejeżdża Playtime Express. W tle słyszymy głos Lightapiera, który wita nas serdecznie w naszej nowej pracy specjalisty od wydobywania surowców. Hi there, my name's Lightapier. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Nasze zadanie jest bardzo proste, musimy zbierać części gigantycznej zabawki, następnie zbudować tę zabawkę, zabrać ją do pociągu i odjechać. Proste? Proste, ale chyba nie aż tak. Wobec tego rzućmy okiem na interfejs. Jak widać mamy 3 życia, tutaj u góry mamy 6 części gigantycznej zabawki, które to musimy zebrać, a poniżej mamy licznik czasu chyba? Zgaduję, że będziemy mieli maksymalnie 15 minut na mecz. W następnym kadrze widzimy, o Jezu, to mi się nie podoba. Widzimy tutaj naszą sześcioosobową drużynę i każdy z nich wygląda jakby się wyrwał z jakiegoś pierwszego, lepszego serwera na Robloxie. Naprawdę to wygląda fatalnie, porównaj sobie to do tego. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Czemu to tak wygląda? Czemu to wygląda tak źle? Jeżeli przez całe 2 chaptery Poppy Playtime i w zasadzie przez całą resztę tej gry tak naprawdę gramy, graliśmy i będziemy grać czymś takim od kulkowatej głowie, to coś jest chyba nie tak. W międzyczasie widzimy, jak gracze wykonują pewne zagadki logiczne, które będą musieli wykonać w celu otrzymania części wielkiej zabawki. Chwilę później dowiadujemy się, że w grze będziemy mogli grać po dwóch stronach, jako ludzie, chyba, a także potwory. I pokazane zostają nam właśnie te 3 potwory, z którymi będziemy się mierzyć prawdopodobnie w tych pierwszych stadiach gry. I szczerze wygląda to dość ciężko, zdaje się, chyba że to tylko ja, że wyglądają dużo gorzej niż w samym Poppy Playtime. No ale powiedzmy, że musieli nieco przyciąć grafikę, ponieważ gra jest multiplayerowa, co nie? Co nie? Nie no, poważnie, te modele postaci są straszne, ale strasznie słabe. To wygląda jak z jakiejś podróby mobilnej Poppy Playtime. Co się stało? W międzyczasie widzimy gameplay postaciami, chociażby Huggim Wuggim i jak widać każdy z potworów będzie miał jakąś swoją umiejętność, co jest w sumie bardzo fajne. Widzimy także, że gracze będą mogli zatrzaskiwać drzwi przed potworami. To trochę przypomina mi palety z DBD. Jak widzimy, Mami Long Legs będzie mogła chodzić po suficie i skakać na graczy. A na samym końcu widzimy gracza, który biegnie do pociągu, ale nie udaje mu się, bo zostanie zaatakowany przez Boxy Boo. I w sumie, pomijając te modele postaci, które mi się naprawdę bardzo nie podobają, to ogólnie wygląda to całkiem fajnie i myślę, że będzie ta gra dawała sporo frajdy. Szczerze, bardzo ciekawie będzie w to zagrać i ja, bo ja jestem ja, mam nadzieję, że będzie tam chociaż trochę lore, plyzy. W każdym razie, żeby się przekonać, czekamy do 6 grudnia. Tymczasem, co do tej gry, to byłoby już na tyle i to już tyle na dzisiaj. Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole, co wy o tym wszystkim sądzicie i jak wam Project Playtime się podoba i co właściwie uważacie na temat takowej gry z uniwersum Poppy Playtime. Jeżeli materiał ci się spodobał, to zostaw koniecznie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij na moje poprzednie filmy, wyczekuj również tych następnych. I zapraszam cię serdecznie na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim i cześć!